6 stycznia w całej Polsce obchodzono Święto Trzech Mędrców. W ponad 90 miastach na terenie całego kraju zorganizowano tak zwany Orszak Trzech Króli. W Wejherowie po raz ósmy barwny orszak przeszedł ulicami miasta. Spotkanie rozpoczęto przy Muzeum Pieśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, dawnym Pałacu Przebędowskich i Kejserlingów. W rolę aktorów dzielili się misternicy kaszubscy. Przybyłym tłumnie mieszkańcom rozdawano kolorowe korony, naklejki oraz chorągiewki. Każdy mógł skosztować Ciasteczek I rozgrzeć się przy kubku gorącej herbaty. Dla najmłodszych przygotowano konkursy polegające na śpiewaniu kolęd. Następnie przemeszerowano w kierunku kolegiaty, gdzie odprawiono msze świętą oraz przedstawiono inscenizację złożenia darów dla malutkiego Jezuska. Marsz prowadziła oczywiście gwiazda betlejemska.